Dzień dobry Państwu. Postanowiłem nagrać w tej chwili film. Zobaczymy, czy mnie słychać. Jeszcze raz muszę włączyć. Chyba słychać. Dzień dobry Państwu. Postanowiłem teraz nagrać film i w sensie ich proszę to potraktować jako post, ponieważ niezbyt mi się dobrze pisze na tym komputerze. A znalazłem bardzo ciekawy artykuł do rzeczy, który jest bardzo ważny moim zdaniem. Szczególnie tu, jak piszę w Gdańsku, jak piszę, to piszę tego posta w Gdańsku. Nowy niemiecki porządek świata, artykuł do rzeczy pana Jana Fiedorczuka na temat zarysowanej wizji nowej Unii Europejskiej, jaką przedstawił szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Unii Zjednoczonej i Suwerennej, Unii Państw Narodowych, bez państw narodowych, Unii Niemieckiej, pisze autor. I ma absolutną rację. Ja, proszę Państwa, mówiłem już kilkakrotnie, będąc w Londynie, mniej więcej w 2004 roku, na rozkładówce Timesa, niedzielnego Timesa, czyli na ogrom, bo okazał się ogromny artykuł Europa Schrödera równa Europa Hitlera. U nas to natychmiast byłoby prawdopodobnie oprotestowane, człowieka by podali do sądu, zrobili różne rzeczy. Tymczasem sprawa nie jest taka, jakby to Państwu powiedzieć, sprawa nie jest aż... Trudno się nie zgodzić z tą tezą, szczególnie jak się przeczyta to, co Maas mówił na ten temat. Oczywiście Niemcy chcą być europejskim rywalem, europejskim, nazywają to partnerstwem, ale europejskim rywalem Stanów Zjednoczonych. Siłą, która będzie pomiędzy Wschodem, Zachodem, Wschodem rozumianym biegunowo jako Rosja, i to Rosja w warunkach raczej Związku Radzieckiego, czyli ta Rosja, która się w 1989 roku rozpadła dzięki działalności Putina, może w jakiś tam sposób scalić się. No tu chodzi oczywiście mi o część Ukrainy, o Białoruś, państwa bałtyckie oczywiście zostaną, tym bardziej, że państwa bałtyckie są tak samo pod wpływem niemieckim, jak kiedyś to było za czasów Adolfa Hitlera. Proszę Państwa, tak samo, oczywiście niech się państwa bałtyckie nie obrażają, nie o to chodzi, ale tak Niemcy myślą. Podobnie dotyczy innych krajów, jeśli to wszystko rozważymy w ten sposób. Ma to być nowy niemiecki świat, gdzie takim buforem, takim polem eksperymentów i polem walki ma być Polska. Oczywiście ta wizja nie oznacza, że Niemcy zrobią to, co zrobił Adolf Hitler, czyli zbrojnie najadą na Polskę tak jak zrobili to w 1939 roku. Nie muszą. To już jest bez sensu. Ta wojna im się nie udała w sumie, bo jeżeli popatrzymy, no to oczywiście nie mówię o jednej bitwie, jaką była kampania wrześniowa z punktu widzenia Niemiec, o jednej wojnie, tylko o całości. I tego błędu już nie powtórzą. Nie muszą go zresztą powtarzać, ponieważ ich inwestycje, wspierane bardzo mocno przez niektóre władze, niektórych rządzących w Polsce przez tyle lat i obecnie również, proszę Państwa, jak na przykład sprawy związane z drukowaniem paszportów i danymi osobowymi, o czym też już mówiłem, ale nie mogę mówić bardziej, ponieważ już mi grożą prokuratorem za to, że, wiecie Państwa, czegoś szukam. Bo już mi grożą bardziej prokuratorem za to, że, proszę Państwa, jestem raczej dość niezależny w swoich sądach właśnie. Co dalej? Co dalej tutaj mamy? Jedno tutaj jest, autor pisze Ein Volk, ein Reich, ein Europe. Tak. Już nie Führer, ale ein Europe. To jest mniej więcej to. Ale co to przypomina? To jest, proszę Państwa, proces historyczny, który już był opisany. I jeżeli oglądacie moją KHT, to pamiętacie, powinniście pamiętać, że prosiłem, mówiłem po prostu, że dla mnie najważniejszym okresem w całym niemieckim państwie Adolfa Hitlera jest okres 28, od momentu, kiedy Adolf Hitler stanął mocno na czele NSDAP i uruchomił Goebbelsa, do połowy roku 35. Tam zostały również sformułowane pewnego rodzaju tezy na temat ekspansji niemieckiej, ekspansji gospodarczej. Jeszcze nie mówiono tak dokładnie o ekspansji militarnej. To nie było expressis verbis powiedziane, proszę Państwa. Jeśli przeczyta się pamiętniki Goebbelsa, to coś takiego jak Ein Volk, Ein Reich, Ein Europe, zjednoczona Europa pod niemieckim panowaniem, pojawia się absolutnie wszędzie.
Ostatecznie idea Wolkisz, idea Hitlera była jednak, omijając, jeżeli to, co mówił Maas, znaczy odwrotnie, jeśli Hitlera, jeśli całe z Mein Kampfu Hitlera i z tego, co mówił i pisał Hitler czy Goebbels w swoich pamiętnikach, wytniemy wszelkie te wszystkie bzdury dotyczące wyższości ras, Aryjczyków i tak dalej, antysemickiej i tak dalej, wychodzi idealnie, zostaje to, co mówił Maas. Co ciekawe, Reinhard Heydrich w swoich listach, będąc protektorem Czech, proponował Frankowi również coś takiego i również mówił wyraźnie o zjednoczonej Europie pod przewodnictwem Niemiec wszystkich przyjaznych nacji. Wszystkich przyjaznych nacji, bez tego, no, bo to nie będzie Europa narodowa, prawda? Tylko Europa nacji pod niemieckim zjednoczeniem. Do tego wszystkiego dochodzi, moim skromnym zdaniem, pewne przygotowanie populistyczno, jakby to Państwu powiedzieć, pewne przygotowanie propagandowe. Jak już mówiłem, w roku 1983 chyba trzecim czy czwartym nakręcono film Ostatnie 10 dni. Wszystko się dzieje na podstawie jednej książki, to jest o Hitlerze w bunkrze. Tam Hitler był przedstawiony w bardzo negatywny sposób, a oni wszyscy jako zbrodniarze. W roku 1986 był film Bunkier. Też pojawił się tam, to jest ta sama tematyka, nawet te same sceny, niektóre dialogi te same, bo to wszystko według jednych i tych samych zeznań, gdzie Adolf Hitler już jest może jeszcze trochę paranoiczny, trochę tego, ale widać wyraźnie, że to jest polityk, który przegrał i to wpadło w tą i wpadł pewną paranoję tego wszystkiego. Z jednej, to było widać. Już była inna, już tam nie było bandytów, oni wszyscy byli dość mocno ci ludzie zaangażowani, niektórzy uwierzyli, niektórzy byli ofiarami. Tak już usiłowano przedstawić, mimo że to jest film brytyjski. Z tym trzeba chwilę pieniędzy na to dali Niemcy. No i Der Urtengang, czyli Ostatni Upadek, gdzie Adolf Hitler jest starym, zmęczonym, schorowanym politykiem, który przegrał i wszyscy ci ludzie, którzy tam są, popełniają samobójstwo, pozostając mu wierni bądź nie, są kimś w rodzaju, jest to jakby, film jest tak pokazane, że no niestety te hordy ze wschodu zniszczyły człowieka, który popełnił jakieś błędy, jakieś zbrodnie, ale chciał dobrze. Tak to można też odebrać, proszę Państwa, ten film. Tak go można odebrać. Był ogromny protest w Izraelu przeciwko temu filmowi, ponieważ rzeczywiście ten Hitler był pokazany jako bardzo miły, stary człowiek, świetnie rozmawiający z zniszczony przez te hordy bolszewickie, które przyszły. Prawda? I zdradzony również. Czyli ta ideologia ostatnia Hitlera jest jednak to prawdziwa, pewna paranoja. Oczywiście film jest poprzedzony, bo to jest na podstawie wspomnień Trudy Jung, jednej z jego sekretarek, młodej dziewczyny, która się zaplątała. Tylko zaplątać się można było, bo każdy się może w coś zaplątać, można było się usiłować wyplątać, ona się do końca chciała zostać. Oczywiście tam jest mowa o Białej Róży, o Sophie Scholl, ale to nie zmieni jednak oglądu tego wszystkiego. Ostatecznie zarówno Traudy Jungl wyszła za mąż za SS-mana, no więc bądźmy szczerzy w swoim czasie. Więc proszę Państwa, zdaje się, że naprawdę idą ciężkie czasy i warto jednak, byśmy się w jakiś sposób zastanowili na temat polityki naszej, szczególnie zagranicznej, ponieważ z jednej strony będziemy mieli Niemcy dążące do dominacji za wszelką cenę z wiecznym Drang nach Osten, co już widać po Francuzach zresztą, z drugiej strony będziemy mieli Putina i Rosję, bez względu na to, czy będzie na czele stał Putin, czy ktoś, kto zmieni Putina, będziemy mieli tą emanację tego wszystkiego. Będziemy mieli emanację do wszystkiego i będzie dążenie do odbudowy Związku Radzieckiego w innej postaci. I nie zapomnijmy, że na wschodniej flance mamy również bardzo nieprzyjazne grupy Ukraina Ukrainie, grupy banderowsko-upolskie, grupy antypolskie. Nie zapomnijmy również, że Rosjanie wyrwą Białoruś i po Łukaszence to będzie na pewno jakiś związek Białorusi i Rosji i to przestanie być państwem. Tak się dzieje i znowu będziemy wtłoczeni między dwa buty. Jestem ciekaw, czy wyciągniemy jakieś wnioski. Jest jeszcze ustawa 1066, która jest unijna. I teraz to wszystko, co mówi Maas, jest bardzo mądrze przepomyślane, ponieważ wszystko, co zrobią Niemcy, to nie będą Niemcy, to będzie Unia Europejska.
to nie będą Niemcy, proszę Państwa. To będzie Unia Europejska, a więc to Unia Europejska, która nie będzie musiała wielkim Berlinem, nie sądzę, żeby Niemcy budowali Berlin według Alberta Speera, prawda, to wątpię, żeby to zrobili, ale będą mieli Brukselę, wszystko będzie mówić Bruksela. Rynkami niemieckimi. Ja kiedyś zapytałem się kogoś i strasznie mnie na to zniszczono, jaka jest struktura wydatków unijnych, to znaczy struktura tych dotacji unijnych i na przykład ile tych dotacji pochodzi z Niemiec, to są pieniądze niemieckie i w co one są inwestowane. I nieoficjalnie dowiedziałem się, że najbardziej są inwestowane w takie w swoje byłe ziemie, które miała III Rzesza w 1938 roku, czyli na przykład w Szczecinie, szczecińskie, kołobrzeskie, na Mazurach, to wszystko są za niemieckie pieniądze, czy opolszczyzna. Bardzo ciekawie będzie również w tym aspekcie tego, co mówi Maas, rozpatrywanie u nas różnych ruchów odśrodkowych, w tym ruchów autonomicznych, które są. A ostatnio usłyszałem również, że nie tylko chodzi o Raś, ale również o nagle pojawienie się jakiejś, wzbudzanie tożsamości narodowej Kaszubów. Na przykład, nie obrażając oczywiście Kaszubów, czy to są tak samo Polacy jak i my, ale już pojawiają się pewne rzeczy, że Kaszubi to ich własna kultura, język, oni nie są Polakami, nie są Niemcami, są Kaszubami, tak jak się o Ginter Grass w Blaszanym Bębenku. Jest ta różnica w tym momencie, tak samo Ślązacy są narodem śląskim, nie są Polakami, są. To jest ta poetyka, proszę Państwa. I ta poetyka prowadzi do dezintegracji, moim skromnym zdaniem, wewnętrznej właśnie państw narodowych. Bo nie jest tak, że Niemcy natychmiast zrobią państwo kaszubskie, czy zrobią sobie Śląsk. Nie, oni nie chcą żadnych państw narodowych, wszystko ma być po niemiecku. Więc siłą rzeczy świat będzie mówił, część świata będzie mówiła po rosyjsku, część po angielsku z amerykańskim akcentem, ale tak integralna część starego świata, starej Europy, tej nowoczesnej, do wszystkiego, będzie mówić po niemiecku. Tego chcą Niemcy po prostu. I warto do tego dostosować politykę. Dobrze, proszę Państwa, kończę. Przypominam, że to nie jest żadna transmisja na żywo, żadna KHT, tylko post. Post mówiony, bo strasznie niewygodnie mi pisać przy słabym internecie na tym komputerze. Także dziękuję Państwu i komentarze oczywiście pod tym postem. Dziękuję, do widzenia. Dobry wieczór Państwu. Witam nareszcie znowu w swojej własnej kuchni, proszę Państwa. I chciałem po prostu powiedzieć Państwu, że to jest post. To nie jest KHT, to nie jest żaden film, tylko to jest post na Facebooku, dlatego że niezbyt chce mi się pisać. Denerwuje mnie już to pisanie na Facebooku, tym bardziej, że Facebook się muli i wstawia mi nie te znaki, jakie chce i przecież pisanie jest ciężkie. I chciałem nagrać, tak jak wczoraj, post po prostu. Może dlatego, że jest to trochę zmęczony, więc wybaczcie Państwo i posłuchajcie chwilkę. To post będzie o WOT, o Wojskach Ochrony Terytorialnej. Otóż dzisiaj dzięki panu Łukaszowi, nie będę go na razie wymieniał, bo o nim też będzie audycja, rozmawiali, który mnie przywiózł z Gdańska do Warszawy, przywiózł nas, rozmawialiśmy dość długo na ten temat, ja zresztą też wyczytałem znowu cholerna krytyka pod adresem WOT. A ja mam po prostu pytanie. Czy generalicja i generałowie mądrzy wykształceni na to nie rozumieją czegoś podstawowego? Otóż proszę Państwa, oczywiście, i tu się zgodzę z tymi, co mówią, że WOT w momencie konfliktu międzynarodowego z państwem nienatowskim, czyli konkretnie z Rosją, która by zaatakowała nas jako kraj NATO, WOT absolutnie nie będzie nigdy formacją, która będzie w stanie przeciwstawić się tej sile. Zresztą, tak uważam, że w razie konfliktu militarnego ze strony Rosji z NATO, to my zdaje się, powiedzmy w ciągu pół godziny wszystkie większe sprawy będziemy mieli z głowy i przypuszczam, że plany operacyjne NATO również to zakładają. Ciągle się mówi, słyszałem generała Rożajskiego, że to jest wszystko się dzieje kosztem wojsk operacyjnych. Ale wyobraźcie sobie Państwo taki scenariusz, bo to przyszło mi do głowy. Wyobraźcie sobie Państwo taki scenariusz. Otóż wyobraźcie sobie, że grupa trzech batalionów, powiedzmy około 2-3 tysięcy ludzi, dobrze przeszkolonych, dobrze uzbrojonych, pod znakiem Bandery atakuje nas, wchodzi do Polski ze strony Ukrainy. Jednocześnie wzmagane są różne antypolskie nastroje wśród ugrupowań antypolskich, których pełne jest również na Litwie, czy gdzie indziej, i tak dalej.
Przy okazji uruchamiane są uśpione komórki ukraińskie, które są, jak już mówiłem, na Pomorzu, we Wrocławskim. Jeszcze miałem teraz informację, że również w Dolnośląskim jest także są tego typu grupy. Uruchamiane są różnego rodzaju siły odśrodkowe typu różnego rodzaju mniejszości, no, na siłę tworzone, no, powiedzmy niemiecka, czy powiedzmy raś, inne rzeczy, nie oskarżam ich oczywiście, że chcą. Robi się totalny bałagan. Oficjalnie nie ma wojny, ponieważ Rosja nie zaatakowała nas i nie zaatakuje. I nie zaatakuje. I wątpię, żeby zaatakowała nas w tym momencie. Po co? Oficjalnie nie będzie wojny międzynarodowej. NATO nie ma powodów do interwencji poza jednym. Jest ustawa 1066. Tę ustawę oczywiście, że wykorzystają natychmiast Niemcy, którzy przyjdą nam z braterską pomocą, tak jak również prawdopodobnie Rosjanie by weszli wtedy z braterską pomocą za porozumieniem z NATO i po nas. I teraz mam proste pytanie. Zanim to wszystko się wejdzie, to te trzy bataliony banderowców, zakładając, że to będą oczywiście banderowcy, najprawdopodobniej zdobędą trochę w Polsce terenu i narobią dużo swojego. Kto im się przeciwstawi? Wojska operacyjne? Jakie wojska operacyjne? Ja wiem, że Amerykanie mają i Rosjanie zarówno siły kosmiczne i dowództwo wojsk kosmicznych, bo mają te satelity, mają ogromne floty, różne rzeczy, tylko to nie będzie do zastosowania tutaj. Kto się im przeciwstawi w tej robocie? Jakie wojska? Policja? Kto? Kto? I temu miał służyć właśnie WOT. I temu miał służyć Wojska Obrony Terytorialnej, coś w rodzaju Gwardii Narodowej, które będą się składały z przeszkolonych ludzi do tego typu działań, bo to nie będzie ani wojna jądrowa, ani wojna z taką przewagą w uzbrojeniu, która nie pozwoli WOT-owi się, Wojskom Obrony Terytorialnej, to też widzimy skrót WOT, ja mówię WOT-owi, no nie będzie, które WOT będzie w stanie zdyskontować. Kto się przeciwstawi tym batalionom? Jednostki specjalne, ile jest tych jednostek specjalnych, które gdzieś są tam zaangażowane? Wojska operacyjne? Jeszcze raz się zapytam, jakie? Te, które siedzą z generałami sztabowymi, z pułkownikami i tak dalej. Jakieś wojska są, ale ci żołnierze nie są do robienia tego typu działań, do zwalczania tego typu działań, więc dlatego powołano coś w rodzaju właśnie Gwardii Narodowej, coś na wzór Izraela, Szwajcarii, która by w takich sytuacjach właśnie zadziałała. Mówicie, że scenariusz niemożliwy? Pewnie tak, pewnie niemożliwy. I oby był niemożliwy. Ale ja nie przewiduję, żeby, nie obawiam się ataków wbrew pozorom, tak jak tu mówią niektórzy politycy, ze strony Rosji, czyli że konkretnie rosyjskie wojska w rosyjskich mundurach pod rosyjską flagą atakują Polskę, bo to byłaby natychmiast zrobiło się wojnę globalną w NATO i najprawdopodobniej. Ale tego typu rzeczy na ich miejscu i przypuszczam, że takie plany są. I przy okazji mam pytanie, poza tym jednym, do tych wszystkich generałów mądrych, wypowiadających się w telewizjach. Czy jest jakikolwiek plan, ja wiem, że on może być tajny, więc chcę odpowiedzieć, czy jest, czy nie. Czy jest jakikolwiek plan zabezpieczenia ludności cywilnej na wypadek W i czy na wypadek tego typu zdarzeń? Czy jest? Czy istnieje jakiś plan ludności cywilnej, proszę Państwa? Jeśli istnieje, to kto będzie zabezpieczał? Wojska operacyjne? Jeśli wojska operacyjne, to kto będzie walczył? Kto będzie walczył na froncie? Kto pójdzie na front? Otóż według wszelkich doktryn wojska operacyjne idą i walczą na froncie, neutralizują siły przeciwnika, a ludność cywilna zabezpieczana jest przez tego typu organizacje jak i tego typu rodzaju jednostek, jak wojska. Przypominam, również armia rezerwowa również do tego służyła. To wystarczy sobie, no jak już tyle razy mówiłem wam o Stauffenbergu, więc wystarczy powiedzieć, że dokładnie plan Walkiria był planem właśnie na tego typu wypadki. Na tego typu wypadki. Nie mówię oczywiście, żeby się na nim wzorować, ale każdy tak myśli. Poza jednostkami operacyjnymi i wojskami operacyjnymi, które walczą na froncie i siłami specjalnymi, które niszczą również siłę przeciwnika i przeprowadzają dywersję, ale na tyłach przeciwnika, bądź w ogóle zwalczają inne rzeczy, jest coś takiego jak Gwardia Narodowa, jak WOT, który by po prostu neutralizował tego typu działania tutaj na terenie kraju i do tego powinni być ludzie przygotowani. Bo kto będzie zabezpieczał ludność cywilną? Jeśli nie WOT. Policja? ABW? No proszę Państwa, panowie generałowie, nie rozśmieszajcie mnie, panowie politycy też. I następne pytanie. W jaki sposób poradzicie sobie panowie z łącznością? Jak wiemy, i to nawet analizując uderzenia Rosjan, czy analizując wojny rosyjskie z ostatnich lat, czy wojny amerykańskie z ostatnich lat, jedną z pierwszych rzeczy to jest paraliżowanie komunikacji.
za pomocą odpowiedniej broni, odpowiednich bomb i odpowiedniego różnego rodzaju rozłożenia różnych sygnałów nad krajem, paraliżuje się komunikację, w związku z czym siądą sieci społecznościowe, Wi-Fi, zostanie tylko polskie radio. Czy radio jest przygotowane do stworzenia łączności dla ludności cywilnej? Czy w momencie, w którym większość naszych sieci komórkowych jest w rękach firm z krajów, które nie do końca byłyby zainteresowane utrzymaniem tej łączności w Polsce. Czy jest jakiś plan, jak będzie zorganizowana łączność ludności cywilnej i ludność cywilna, jak zostanie zabezpieczona, gdzie zostaną ewakuowani ludzie, do jakich schronów, jeżeli te schrony są, w jakie miejsca. A więcej, czy są również to, co na Zachodzie bywa, magazyny żywności przetrwalnikowej dla ludności cywilnej. Dla ludności cywilnej, jak to kiedyś mówiło na to, góry mrożonego masła, góry z głębokiego mrożenia, góry sera, góry mięsa, góry konserw. Czy to jest przewidziane dla ludności cywilnej? Czy ta ludność cywilna, jeżeli jest, to jak to będzie dystrybuowane i kto o tym wie? Kto o tym wie? No, czy to będzie tak, że w każdym mieście, województwie, w każdej ulicy będzie jakiś komendant? Tylko kim ten komendant wojskowy, kim on będzie komenderował? Żołnierzami, a gdzie będzie walczył na froncie? Znowu się pytam. I to jest właśnie rola WOT-u, proszę Państwa. Dlatego uważam, że wszystkie ataki na WOT są atakami obniżające obronność państwa. To nie jest prywatna armia ministra Macierewicza czy kogokolwiek. To ma być coś takiego. Ja tutaj czytam sobie na Facebooku teraz niektóre pytania Państwa. Teraz tak. Czy ludzie są przygotowani na brak żywności i wody? W takich sytuacjach nie liczą się karty bankomatowe, ale żywność i woda, bez tego nie ma życia. Ręcina Kamila. Oczywiście, więc to jest moje pytanie. Czy jest przewidziana łączność? W momencie, kiedy siada pełna elektronika, czy w ogóle ktoś jest wyszkolony? Ja pytanie zadałem studentom. Jak Wam siądą Facebooki i siądą na wszystkie media społecznościowe, w jaki sposób porozumiecie się, skoro nie ma tutaj żadnych budek telefonicznych, bo w Warszawie również budki telefoniczne polikwidowane. Oczywiście jest CB Radio. Ja powiedziałem jeszcze raz, jak będziecie? Przez telewizję? Proszę Państwa, proszę mnie nie rozśmieszać. I kto będzie zabezpieczał? Łączność jest w obcych rękach, infrastruktura? Tak, łączność i Tomek Górski? Tak, zgadza się. I to w rękach takich, mimo że natowskich, które nie do końca będą zainteresowane. Weźcie również tą sytuację, o której ja mówię. To jest sytuacja hipotetyczna, to nie są zielone ludziki, tylko to jest oczywiście. Bartłomiej Rzymek, czy kto kiedykolwiek zabezpieczał ludność cywilną? No, w planach operacyjnych było. Ja tu przypomnę bitwę o Anglię i to, co zrobił Churchill. To nie jest tak, że tylko lotnictwo tę bitwę wygrało. Dzięki właśnie obronie cywilnej i tych dyżurach, tych patrolach ludzi, różne rzeczy, naprawdę wykrywano o wiele wcześniej te samoloty. Oczywiście to teraz nie ma problemu, bo są radary. Ale oni wprowadzili rzeczywiście do ludność cywilną, do obrony i były zaopatrzenia i tak dalej. Poza tym to jest pytanie pana troszeczkę, no nie wiem, czy to jest żart, czy nie żart, ale jak można myśleć, mówiąc o obronności kraju i o bezpieczeństwie kraju, nie myśleć o ludności cywilnej? No to co? Przecież. To co, plan Clausewitz? Wiecie Państwo, co to jest plan Clausewitz? To jest plan, którego nie wykonał Albert Speer. Gdzie Hitler w planie Clausewitz polecił w marcu wszystkim gauleiterom w najbliższej niszczyć wszystko, całą infrastrukturę. Nie interesowała go ludność cywilna. Więc takie pytanie jest bezzasadne, bo co, mamy dojść do tego, że tylko wojsko ma ocaleć, część wojska? Proszę Państwa, zastanawiam się, czy istnieją plany ewakuacji rządu i wojska w pierwszych dniach. Właśnie. Kiedyś było coś takiego jak obrona cywilna, bogosłowie. Była, ale to są wojska ochrony, wojska w tej chwili obrony terytorialnej, tak. Więc tych samych rękach, dobrze, co tu mamy? Nie mamy zabezpieczenia dla naszej łączności? Nie wiem. Jeśli mamy, to warto by wiedzieć. Tak samo jeśli ja jako obywatel, jako cywil, no ja akurat jestem przeszkolony, więc pewnie sobie poradzę, ale jest wielu ludzi, jako cywil, ja bym chciał wiedzieć, co zrobić na wypadek W, a wypadek W to może być również klęska żywiołowa. Co zrobić? Gdzie iść? Kto mnie będzie chronił? Orma nie ma, Orbo zawsze czuwało, jak wiemy, a policja? Proszę mnie nie rozśmieszać. Co my tu jeszcze mamy? No nic na razie tutaj nie mogę odczytać. Właśnie. Dlaczego pan nie bierze pod uwagę policji w razie W? Hans Nowak, biorę. Tylko że policji nie starczy. Zrozumcie Państwo, czy wyobrażacie sobie starcie? Dobrze.
Z tego co wiem, jest na przykład taka grupa niby coś właśnie po tamtej stronie Ukrainy przy Polsce, złożona ze zwolenników UPA i Bandery, ludzi, którzy brali udział w wojnach, są świetnie przeszkoleni, świetnie uzbrojeni również i w ciężką broń. I wyobrażacie sobie, że policja, komenda rejonowa policji gdzieś tam obroni się? Dajcie spokój. Zresztą policja również nie jest szkolona, o ile wiem, na postępowaniu na wypadek W, bo prawie żadna ze służb nie jest szkolona. Za moich czasów to było, przestało było, robiło się tylko, co ma się zliczyć tam. Właśnie. No nie, obrona cywilna to nie W. Ja wiem, że obrona cywilna to nie W, tylko ja to porównuję właśnie do tego. Porównuję, proszę Państwa, do tego. Porównuję to do WOT-u, bo po to miał być stworzony WOT. Obrona cywilna była zupełnie czym innym, oczywiście, ale po to miał być stworzone Wojska Obrony Terytorialnej. Ludzie przeszkoleni, którzy będą w tym w pewnym sensie liderami i będą chronili ludność cywilną właśnie w tego typu przypadkach. I jeszcze raz powtórzę, i pan generał Różański, panowie generał, ja się z panami zgadzam. WOT nie stanowi żadnej siły w regularnym konflikcie wojskowym pomiędzy Rosją a nami. Zostanie zmieciony w pierwszych 15 minutach wojny, a razem z nim pół Polski przy okazji. I to jest więcej niż pewne. Ale WOT stanowi siłę w takich konfliktach, o jakich mówię, bo osobiście nie wierzę, żeby Rosjanie zbrojni nas najechali, ale przypuszczam, że pewne tendencje w wiecznym sojuszu niemiecko-rosyjskim, pewne tendencje odśrodkowe mogą być, tym bardziej, że po wizycie w Gdańsku, w tym pobycie zauważyłem naprawdę wzrost jakichś takich. Ktoś wrzuca, to nie chodzi o Kaszubów, bo większość Kaszubów się jednak uważa inaczej po prostu. Więc ktoś wrzuca znowu jakąś taką nitkę. Proszę bardzo, nie jesteście Polacy, to jest taka typowa polityka, nie jesteście ani Niemcy, ani Polacy, jesteście ci, tak samo nie jesteście ani Niemcy, ani Polacy, jesteście Ślązacy i tego typu rzeczy. I to wszystko tak działa po prostu. Minister Macierewicz chciał na bazie wojska tworzyć system alternatywnej łączności, ale pan Gocuł to zablokował, robiąc aferę, że to niby przygotowania do walki z demonstracjami. Tak, tak oczywiście. Jeśli WOT rozwinąłby się w pełni, to pełniłby też częściowo zadania obrony cywilnej. Tak, pełniłby. Ale do tego wszystkiego trzeba mieć również przeszkolone społeczeństwo. Trzeba wiedzieć, proszę Państwa, to co ja mówiłem. Schrony. No co zrobią na przykład mieszkańcy bloku u mnie przy Banczowskiego 37/41 w razie ataku? Gdzie mają pójść? Do kogo mają się zgłosić? Ratuj się, kto może? Nie. To musi być zorganizowane. Chcę powiedzieć, że również prezydent Starzyński i przed wojną były, w Warszawie były opracowane plany. No niestety nie byli w stanie przetrwać, ale o wiele więcej ludzi by zginęło w 1939 roku, gdyby właśnie nie te plany takie mieli. A u nas nic nie ma. Sam będąc w Londynie, pokazano mi wejście z zasypanego schronu dla ambasady, prowadzące z ambasady z schronu na drugą stronę Portland Place do... Przechodzili tam i to mówiły mi córki ambasadora Czyńskiego. I to było zorganizowane, kiedy Anglicy szykowali się do wojny, zrobili też takie rzeczy, nie tylko dla dyplomatów, dla ludności cywilnej z kwartału, miejsca schronów. Oczywiście, że tak. A u nas? Co się dzieje u nas, proszę Państwa? No cóż, obawiam się, że będzie tego. Dobrze, to nie jest KHT, ja być może na KHT wrócę jeszcze do tego. To jest tylko post. Przepraszam, że nie chce mi się pisać, ale naprawdę mi się nie chce pisać. Już piszę choluba, więc nie chce mi się pisać już postów. Nie wiem, jeżeli Państwu odpowiada tego typu posty właśnie, coś w rodzaju wideo, to proszę mi o tym powiedzieć, bo słychać mnie chyba dobrze, co komu się nie podoba, to w kółko powtarzam, ale bo najważniejsze, bo ja siebie nie słyszę. Także dobranoc Państwu, dziękuję i proszę mi myśleć o WOT jako o czymś, co na wypadek W, a wypadek W, czy wypadek jakikolwiek zarazem, to będą również może być trzęsienie ziemi, które tu nie będzie, huragany, różne rzeczy tam takie są, które są, klęski żywiołowe, ale także i działania dywersyjne takich grupek, jak ja o tym mówiłem, będzie jedyną formacją zdolną do zapanowania, a zapanować nad ludnością cywilną, czyli do ochrony ludności cywilnej przed paniką, do znalezienia i zorganizowania miejsc schronów, czy miejsc rozdawania żywności dla ludzi. Po prostu. Nie tylko policja. Policja powinna pilnować w tym momencie porządku, ale policja nie da sobie rady, też nie jest przeszkolona w walkach z uzbrojonymi, zaprawionymi w boju partyzantami. Aha, jeszcze jedno. To jest stara radziecka metoda, proszę Państwa. Proszę przeczytać sobie książkę Sudopłatowa, który również mu Beria i NKWD mu zlecili, że mniej więcej już od 1939 roku organizował
komórki partyzanckie, zapasy żywności, miejsca składowiska broni dla ewentualnych partyzantów w czasie ewentualnej wojny. Dziękuję Państwu, dobranoc.